Witam Was. Ktoś może pomyśleć, że to jest clickbait, ale nie. Takie słowa rzeczywiście padły. Mało prawdopodobne, aby te szczepionki całkowicie wysterylizowały populację. Jest bardzo prawdopodobne, że przyniosą efekt, który zadziała w powiedzmy 60-70%. I nie mówi tego sceptyczny profesor, który nagrał sobie jakiś vlog na YouTube'a, czy napisał coś na blogu. To jest osoba, która bierze aktywny udział przy opracowywaniu szczepionki AstraZeneca, chociaż on jest z ramienia Uniwersytetu Oxfordu, ponieważ AstraZeneca z tym uniwersytetem współpracuje. A sam wywiad był przeprowadzony latem tego roku w angielskiej telewizji informacyjnej Channel 4 News. Specjalista przez duże S. Ja wiem, że to może wydawać się nudne, ale myślę, że przez dwie minutki przez to przebrniemy, żebyście zobaczyli potencjał tego człowieka, że to nie jest mowa o jakimś tam pierwszym naukowcu z brzegu. Edukacja i kariera. Bell ukończył University of Alberta w 1975 roku, a następnie studiował medycynę na stypendium Rhodesa na Uniwersytecie Oksfordzkim. W 1982 roku objął stanowisko Clinical Fellow of Immunology u Hugh McDavitta na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii w USA, gdzie pracował nad antygenami zgodności tkankowej i chorobami autoimmunologicznymi. W 1987 roku Bell wrócił do Oxfordu jako starszy pracownik kliniczny Wellcome Trust i dołączył do Instytutu Medycyny Molekularnej zarządzanego przez Davida Weaver Ferrella. W 1992 roku zastąpił Weaver Ferrella jako profesor medycyny klinicznej w Natfield. W 1994 roku Bell był jednym z założycieli Wellcome Trust Center for Human Genetics na Uniwersytecie Oksfordzkim. W latach 1998-2003 zasiadał w Radzie Rady do Spraw Badań Medycznych. Bell zasiada w zarządzie Genentech w San Francisco, a wcześniej w naukowej radzie doradczej AstraZeneca. Był dyrektorem, założycielem trzech firm biotechnologicznych, w tym Oxygen, Avidex i PowderJet, a także jest członkiem zarządu Atopix. Jego funkcje charytatywne obejmują przewodnictwo w radzie powierniczej Oxford Health Alliance i Komitecie Naukowym Brytyjskiego Biobanku. Jest przewodniczącym Rady Doradczej Global Health Scientific Fundacji Billa i Melindy Gatesów. Jest powiernikiem w Rhodes Trust. Zasiada w jury nagrody Fundacji Gardnera. Jest członkiem niewykonawczym Genomics England. Jest członkiem Cancer Research UK. Doradzał rządom i fundacjom w Singapurze, Francji, Kanadzie, Szwecji, Finlandii i Albercie w zakresie badań biomedycznych. Jest w Instytucie Genera Board i Gray Institute of Board. Zasiada w Radzie Nadzorczej McGill Genomics Institute i Montreal Neurological Institute oraz przewodniczy Radzie Nadzorczej Oak Foundation i Robertson Foundation. Brał udział w konferencji Bilderberg Group 2013. Do tego mamy badania naukowe, nagrody. Jest tego dużo i tak w sumie wyszło to więcej niż te 2-3 minuty. Start, but this extraordinary creature, whatever we call it, this pandemic is caused by something which is evolving all the time, surely. Yeah, so these viruses are pretty tricky for the immune system. They've got lots of methods to avoid the immune system. They don't mutate as fast as influenza, though. The mutation rate in this virus is pretty slow, but the intensity of your immune response is not so great for this virus. So in many ways, I think the observation made by the previous speaker is right. We're probably going to need a seasonal coronavirus vaccine that we all have every year to give us protection. And that may change with mutations, but this isn't a very variable virus, and I suspect it may stay the same for some years before we need to change it. And finally, Sir John, the question everybody's asking you, when?
When will it be? When can I have one? Yeah, so as you may have spotted, there's a wide range of views on this subject. I'm hopeful we're going to start to get a readout early in the autumn as to whether this thing works or not. A lot of this depends on the intensity of infection. So in order to get a readout, you have to have a certain number of incident cases in the control vaccine population. And that then tells you that you can look at the real vaccinated population and see whether they've been protected. So I'm hoping that's going to happen pretty smartly this autumn. But then don't forget, these vaccines are unlikely to completely sterilize a population. They're very likely to have an effect which works in a percentage, say 60 or 70%. We'll have to look quite carefully, and the regulators will have to look quite carefully to make sure that it's done what we need it to do before it gets approved. So there will be a delay between the outcome of the trial and a decision whether it can be approved as a vaccine. And of course, anything that happens... Professor John Bell. Dobrze, przejdźmy sobie jeszcze raz przez tą rozmowę, oczywiście tak na szybko. Czyli mówią, że COVID mutuje. Może nie tak szybko jak grypa, a nawet więcej, że wskaźnik mutacji jest o wiele wolniejszy niż grypy, ale mimo wszystko wirus może znaleźć sztuczki, żeby oszukać nasz układ immunologiczny. Problemem jest słaba odpowiedź organizmu na wirusa. No i mówię o jakimś wątku, którego w tym wycinku nie ma. Twierdzisz, że szczepionkę trzeba będzie modyfikować i podawać sezonowo? Mutacje mogą to zmienić. Ja dodam od siebie, że jeżeli jest wirus, mutuje bardzo dużo razy, to wtedy traci na zjadliwości. Aczkolwiek profesor tutaj mówi, że mutuje on wolniej, że pierwsze poważne mutacje mogą nastąpić dopiero po kilku latach. Teraz mamy trąbienie o mutacji angielskiej, no aczkolwiek nie wiadomo, ile w tym jest zdrowia, a ile w tym jest polityki, no bo tak dziwnym zrządzeniem losu po zamknięciu granic Londyn nagle wyszedł, zaakceptował propozycję Unii Europejskiej i mamy chyba jednak niekońcowe, ale mimo wszystko porozumienie brexitowe. Pytanie o dostępność szczepionki. Dziennikarz pyta się, kiedy będzie można dostać szczepionkę. Profesor ma nadzieję, że szczepionka będzie dostępna wczesną jesienią. Czyli jest poślizg, ale no powiedzmy, że to jest ten przedział czasowy. I wtedy mówi on o odczycie, że jeżeli wyszczepi się jakaś grupa osób, jak największa, dla niego, z jego perspektywy najlepiej by było, gdyby to było całe społeczeństwo, to potem będzie dopiero można zobaczyć, ile osób zachoruje i to będzie skuteczność tej szczepionki. No ale po chwili dodaje, że jest mało prawdopodobne, że szczepionki całkowicie wysterylizują populację i prawdopodobnie będzie to miało efekt między 60 a 70%. No i dziennikarz łapie się za głowę i kończy wywiad. Nie wiadomo, czy kwestia, którą profesor wypowiedział, była ostatnia, czy kończył się czas antenowy, czy dziennikarzowi przez słuchawkę mówiono, kończ to. Kończ to, bo to idzie nie w tym kierunku. No i możemy się zastanawiać, o co tutaj chodzi? Dlaczego nagle, mówiąc o dostępności szczepionki, profesor mówi o sterylizacji społeczeństwa? No bo musicie sami przyznać, że nawet zakładając jakieś niecne plany, scenariusz serialu Utopia, najlepiej ten w wersji angielskiej, no to nie mówi się tego. Nie mówi się tego w telewizji mainstreamowej, nie mówi się tego podczas opracowywania szczepionki, wtedy kiedy jeszcze to na rynek nie zostało rzucone. A gdyby nagle tak ktoś zaczął węszyć, no to dlaczego profesora nie zawinęły służby? Dlaczego nie dowiadujemy się z nagłówków prasowych, że tam jakieś służby są w firmie AstraZeneca, że są konfiskowane dokumenty w Uniwersytecie Oksfordzkim. O co tam chodzi? Dlaczego nagle nie ma ogólnoświatowej afery? A co więcej, dlaczego ten wywiad cały czas jest na sieci? Bo pierwsze, co powinny zrobić
no powiedzmy, wtajemniczone media, no to zacierać ślady po tym wywiadzie, prawda? Jak coś, to jest kopia na sypie. No i co możemy wziąć pod uwagę? Pierwsze, że profesor ostrzegł. Profesor ostrzegł innych, że takie coś planują. Tylko, że nie został uciszony, prawda? Więc o co tutaj może chodzić? Tym bardziej, że kontekst tej wypowiedzi dotyczył odporności, prawda? I teraz jest mniej ważne, czy to był ostrzeżenie, czy to była freudowska pomyłka, że oni tam opracowując to nie myślą o niczym innym, tylko jak tam wysterylizować i się facetowi wymknęło. Otóż wyobraźcie sobie, że jest trzecie wyjaśnienie, które jest najbardziej prawdopodobne. Nie do pomyślenia. Ja również myślałem, że to jest jakiś spisek, ale jest to połączenie odporności i sterylizacji. Termin sterylna odporność. Weźcie sobie, wpiszcie w Google, najlepiej w cudzysłowie, sterylna odporność. Wyjdzie wam masa stron. Mówię to dlatego, żebyście zobaczyli, że taki termin rzeczywiście funkcjonuje i z kontekstu to wynika. Ja wziąłem pierwszy z brzegu artykuł. Zachęcam do zapoznania się z większą ilością informacji, ale będziecie tutaj mieli na przykład takie hasła jak co to jest odporność sterylizująca i co jest i czy jest nam potrzebna w przypadku koronawirusa. Odporność na sterylizację można osiągnąć, jeżeli przeciwciała neutralizujące wiążą się z patogenem i zapobiegają przedostawaniu się do komórki w celu replikacji. Wszystkie szczepionki wywołują odporność na sterylizację. Szczepionki na koronawirusa są obiecujące, ale mogą nie dawać odporności na sterylizację. Sterylizacja odporności oznacza, że układ odpornościowy jest w stanie powstrzymać patogen, w tym wirusy, przed replikacją w organizmie. Zwykle dzieje się tak, gdy komórki odpornościowe organizmu są w stanie związać się z patogenem w miejscach, w których uniemożliwiają mu wejście do komórki, gdzie może zacząć tworzyć nowe kopie. Niektóre z tych komórek odpornościowych mogą wytwarzać przeciwciała sterylizujące, które są białkami rozpoznającymi określone białka i struktury na powierzchni patogenów. Aby uzyskać odporność na sterylizację, organizm musi wyprodukować wystarczającą ilość przeciwciał neutralizujących i musi być w stanie to zrobić w dłuższej perspektywie. Idealnie prowadzi do uzyskania odporności na całe życie. Jeżeli chodzi o szczepionkę oferującą sterylną odporność, to zatrzymałoby to infekcję, podczas gdy inne szczepionki mogą oznaczać, że nie masz przykrych objawów lub może w ogóle żadnych, ale nadal możesz być zakaźny. Szczepionki na sterylną odporność są preferowane, ale powinniśmy brać na danym etapie to, co się da. Więc jak widzicie, dziadek pojechał po prostu żargonem. I teraz ktoś może powiedzieć, no ale dlaczego ty ten temat rozbrajasz? W końcu, gdyby to się przedostało do mainstreamu, to ci ludzie byliby skompromitowani, że ludzie dwa razy by się zastanowili, zanim do szczepienia podejdą. Tylko, że to tak nie działa. Jestem ostatnią osobą, która będzie komuś mówiła, czy się szczepić, czy się nie szczepić. Można to wywnioskować z kontekstu, jako że media i politycy podchodzą do tematu chóro optymistycznie i nie podają innych niewygodnych informacji, to ja stoję po tej drugiej stronie, żeby akurat z przekory, żeby poznawać te prawdziwe informacje, które nie są do mainstreamu podawane i dzielić się nimi z wami. Ale jeżeli widzę, że coś jest kłamstwem, to nie będę go podawał dalej. Po prostu. Uważam, że jest tyle niewiadomych, chociażby to, że sami naukowcy nie wiedzą, jakie będą długotrwałe skutki uboczne, jak chociażby szybki czas opracowania szczepionki. Nie ma co być takim dzieckiem w przedszkolu, który skarży, a proszę pani, a Jasiu powiedział, ponieważ podchodząc do tego w ten sposób, umyka nam, chociażby w tym przypadku, umyka nam coś innego, co jest bardzo ważne, co jest prawdą, bo mówi to profesor i to, zamiast czepiania się słówek, to powinno być nagłaśniane.
Co mówi profesor? Profesor mówi o tej sterylizującej odporności między 60 a 70%. Korporacje, politycy mówią o 90-95%. Jeżeli odejmiemy od tego to 30-20 parę procent, to mamy ludzi, którzy mają tam jakąś odporność, ale cały czas zarażają. I tutaj mamy problem przy wyszczepionym całym społeczeństwie, no prawie całym, bo nie każdy może, mamy jeszcze dzieci, prawda? I wiemy, że ta odporność po kilku miesiącach jest już mniejsza. To mamy ileś tam milionów osób, które zaszczepionych, które potencjalnie mogą zarażać. No ale to tutaj profesor bez ogródek mówi, że tego typu wyszczepiania będą wymagane sezonowo, prawda? Czyli nie mówimy o jednorazowej akcji, tak jak chcieliby to politycy, ale o akcji cyklicznej, eksperymentalnymi szczepionkami, których badania nad efektami skończą się bodajże w 2023, ewentualnie 2024 roku. I to są informacje prawdziwe. Dlatego nie nakręcam imby, no a z drugiej strony sprawia mi satysfakcję od takiej reakcji, jaką wy zapewne mieliście, do, mam nadzieję, logicznego wyjaśnienia. I to tyle. Napiszcie mi, co na ten temat sądzicie. Jeżeli macie chwilkę czasu, będę wdzięczny, jeżeli zostaniecie jeszcze parę minut ze mną. Dziękuję osobom, które podają te filmy dalej poprzez swoje media społecznościowe. Dziękuję osobom, które wspierają ten kanał finansowy, ale przede wszystkim dziękuję wam, że weszliście, wysłuchaliście mnie, no i mam nadzieję, że będziecie czekali na następny odcinek. Życzę wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.